Let's go. W dolnym prawym rogu Ricardo Ramitti, mistrz świata 2021 z teamu Basilisk, pan Jack Frost, tak zwany, tego ksywy ostatnio, ze względu na te swoje włosy i jakąś tam postać. Dobra, w górnym lewym rogu oczywiście mistrz świata 2019, Dark to jest ten, który w 2019 roku zatrzymał Reynora właśnie, bo Reynor był z nim wtedy w finale. No i Ricardo już miał mieć pierwszego mistrza świata wtedy, a to psikus, a to jednak wygrał Dark z dywizji finałowej. I to po tym, jak Reynor pokonał Sorrela w półfinale, no pamiętam. To były bardzo pamiętne rzeczy, pamiętne czasy. Mocne pojedynki. Dobra. Dobrze. Dobra, na razie się oczywiście rozwijają absolutnie standardowo, królowe, injekty, bla bla bla, overlordy ustawiają, tak jak to każdy zerk na zerga w zasadzie wykonuje, jak to na mistrzów przystało. Reynor widzimy po jego pokoju cały czas jest w tym samym miejscu, czyli zakładam, że u babci się zaszył, dalej trenuje, nigdzie nie wyjeżdża, nigdzie nie kombinuje. Także tak, trenujemy. Nie wygląda jak Jack Frost, tylko jak babcia, piszecie. Nieważne. Ważny skill. Oby rósł. Tak, jest Reynor teraz na wariata, włos ułożony. Otworem zagrany, tutaj widzimy Cryptomor. No i powoli kończy się Lair. Zauważcie, że ten Lair był mega szybko. Dark specjalnie nie zrobił szybkości dealingów, żeby ten Lair właśnie jeszcze mieć trochę prędzej, więc ja zakładam, że może chodzić oczywiście o albo szybkie mutaliski, raczej mutaliski to będą, no ewentualnie Nidus, ale muty wiszą w powietrzu, że tak powiem. Dobra. To zobaczymy, o czym tam dyskutujecie na Discordzie w sumie, bo przyznam szczerze, że nie było chwili. Kurczę, jakie tutaj persony się wypowiadają pięknie. Dobra. Jezuniu, co tu się dzieje? Jakie tam dyskuty? Dyskusje. Dobra, to trzeba będzie przejrzeć na pewno. Piękne ściany tekstu. I to już od 8 rano dyskutujecie? Jezuniu, ludzie. Piękne rzeczy, dobra. Tu jakieś te rzeczy. Dobra, nadgonimy. Ale na razie popatrzmy właśnie na plany. No Dark, jak wspominałem, raczej postawił na mutaliski. Niby robi też ulepszenia Vivo Chamber czy Roach Warren. W sumie dziwne, że robi ulepszenie do Lingów Dark. Nawet jeżeli fejkuje, to i tak powinien to fejkować chyba ulepszeniem do Roachy, no bo większa szansa, że z Roachy będzie korzystać. Chyba, że to faktycznie mają być muty Lingi Bane i tak dużo i masa, ale z tych dwóch baz na razie to on za dużo ich nie zagra. Czy Max Pax nie jeździ na lany, bo ma map haka i czy powinno się go zbanować z turniejów kwalifikacyjnych? Haha, okej. Okay. Taki jest TLDR. Dobra. Z
Cztery motaliski śmigają do przeciwnika. No i zaraz się okaże lub nie, jak dużo z tego wszystkiego będzie można ugrać. Ej, sporo tych lingów teraz ciśnie, no, lewą stroną. Taki zalew, tyle nie wylew, robi Raynor. Sporo lingów, trochę roadshed. To oczywiście nie jest all-in, ale taka mocniejsza presja. Ciekawe, czy uda mu się dobić do bazy Darka. Dark oczywiście tymi motaliskami będzie próbował się wybronić, ale trochę mu się zejdzie. No i teraz Korosivy prawdopodobnie na budynki będzie rzucać rywala, ewentualnie w przejście Raynor. O, jednego motaliska trochę obijał. Dark może nawet tam po prostu olał i tak ten motalisk się zregeneruje do odpowiedniego momentu. Jest wejście Raynora, czyli jednak jest inwestycja dość duża. No i pięknie. Pięknie, zerk, pięknie. Dwie drony ma Dark, 60 Raynor. Taki jest chyba najważniejszy cel i efekty. Może zaplanowane przez Raynora, a może i nie. Chyba nie poszło mu tak najgorzej, no. Chyba jest w miarę zadowolony. Chciałbym prosić o pomyślność od Zeda, ile to kosztuje. Bez kozery powiem 500. Michał Bogacz i jego błogosławieństwo jest oczywiście bezcenne, ale... powiedzmy 500. Dobra, mutaliski oczywiście w użyciu. Czarka rozwalona, jak widać, manewruje Dark jak tylko się da. No to jest ciekawe posunięcie Raynora. Kontratak. Na trzecią bazę, no. Tam, gdzie ma zaboleć dość mocno. I tutaj Dark wcale nie ma takiej dużej siły. Jeszcze transfuzja poleciała na spore. Jezu, ten spore jak długo atakował. Oj, nie jest lekko. Oczywiście królowe muszą... O, i tu jest spore jeszcze jeden po lewej stronie. Wystarczy się do niego odsunąć i Dark ma gigantyczne problemy. Dark nie ma trzeciej bazy. Dark ma o wiele gorszą ekonomię, bo to jest 20 dron różnicy. Nie wiem, jak ma Dark to ugrać, prawdę mówiąc. Absolutnie nie wiem. Jak żyć tutaj? Jak grać teraz? Sprawa. Ostatnia próba Darka. On nawet nie ma trzeciej bazy. Piękne fangale zatrzymał. Co te bejny? Czy on je z palca zdetonował? Co to było? Czy one już wybuchły tak szybko? Wyglądało, jakby Dark sam je sobie rozwalił. No ale dobra. Jakby tego nie zrobił, co by się nie stało, to i tak już Dark szans za wielkich nie miał. Nie miał. Po prostu Raynor za dobrze się usadowił na trzech bazach. Kontry były absolutnie bezbłędne na trzecią bazę, więc w zasadzie to tak go przyblokował idealnie Raynor.
No i obronił się przed mutalami. Takie dwubazowe muty, jak widzimy, no, no mają pewne wady. Jak nie wejdą idealnie, no to jest problem. Ale takie ryzyko podjął Dark. Cóż, nie opłaciło się, idziemy dalej. Na razie jest znowu taka w miarę nieskomplikowana, w miarę prosta rozgrywka. Czy to znowu będzie 3-0? Może być. No już zaczynamy kolejną mapę. Oczywiście na niebiesko Dark, na czerwono Raynor. I już lecą do siebie. 15 na 14, czyli Raynor robi sztuczkę z ekstraktorem, żeby postawić no, 15 haczerkę w tym Easy Wizji. Ciekawe, z czego to wynika, czy spodziewa się jakiegoś 12 pula. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tak to idealnie ma kontrować albo czemu służyć, ale może przy najbliższej okazji będę mieć opcję, to spytam się Raynora o takie rzeczy. W sumie fajnie byłoby zapisywać sobie takie różne właśnie typowe, bardzo konkretne pytania, bo zawodnicy no, wtedy, że tak powiem, rozwijają skrzydła. Jak mogą pogadać o tym, co, czym się zajmują na co dzień, takie właśnie, a czemu 15 hacza w Zivizji, a czemu na przykład się robi 2 albo 3 Raveny w TVT, a czemu tak i tak dalej, nie? Dobra. Gracze uwielbiają pytania w stylu, jak się czujesz? Dobrze ci? Dobrze ci? Głodny nie jesteś? Dlaczego przegrałeś, co poszło nie tak w ostatnim meczu? O Boże, najgorsze pytanie, jakie można zadać chyba. Jeszcze pytanie kogoś, kto przegrał o cokolwiek, to jest zły pomysł. Nie, ale Smig zadawała czasami pytania też o mecze, o gry. Zwłaszcza jak ktoś jej te pytania podsuwał, wiem, bo byłem w takich sytuacjach. Ale to fajnie, że też komentatorzy i host współpracują, właśnie zadawają też pytanka takie konkretne. Ja nigdy nie zadaję pytania, co tam słychać. Siema Jarki, witam mocno, witamy wszystkich na transmisji. Dobrze, dobrze. Dobra, szybkość dealingów oczywiście zagrana tej łódzie. Haczerka jest. Tego w twojej grze nie widzę żadnych postępów od 2 lat, Cubertino. No to akurat odpowiedź na to pytanie, to sam sobie każdy może odpowiedzieć, no bo albo ktoś nie trenuje, albo ten trening nie wychodzi, albo metoda zła, albo szyny były złe, no to tak jest. Wiadomo. Jarki, takie intrygi, dobra. No, brief coś, zaraz zobaczymy, a na razie patrzymy oczywiście jak Raynor z Darkiem. Na razie Raynor został na 2 bazach, Dark gra 3. No to jest pewna różnica. Na tej mapie pamiętajmy, że nie ma rampy prowadzącej do 2. bazy. Ja uważam, że no to jest mimo wszystko kreowanie jakiegoś tam show i, tym, i tak dalej. Więc pytanie przegranego też może nie jest złym pomysłem dla tego właśnie show. Ale gdybym przegrał, to nie wiem, czy bym chciał być pytany o cokolwiek. No może troszkę, może dam pytanko czy 2. W sensie dla budowania show, jakiejś atmosfery, czegoś podobnego, to dałoby się to dobrze zrobić. Ale nie robią tego aktualnie, jak widać. Ja tam też na pewno nigdy nie zachęcam. Kwestia profesjonalizmu graczy. No wiesz, zazwyczaj gracz to tak nie do końca jest profesjonalny. Ale tak, w idealnym scenariuszu, wymarzonym w świecie to... To tak by to wyglądało, że pytamy jednego i drugiego jakieś coś.
sensie już tak robią. Okej. No, moim zdaniem powinno się. Też tak uważam. No, na razie jakie spamowanko roczy ma miejsce. Dark się zatrzymał na 38 dronach. No ten zwiad Darka jest niezły. Dark zobaczył, że Raynor nie ma za dużo dronów w trzeciej bazie. Dark jak spamuje te roacze bez opamiętania. No i teraz, gdy kończy się plus jeden, rura będzie. Będzie atak. Raynor już wlatuje swoim overseerem. No to jest moment, w którym już Dark atakuje. Znaczy, no wychodzi na mapę oczywiście. Więc albo wejdzie, albo nie wejdzie. Raynor widzi, co się dzieje. Widział swoim overseerem też co nieco. Widzi też overlordem, który stoi na przedpolu bazy Darka, że rywal nadchodzi, więc trzeba się obronić. Robi trzy spinecrawlery, bejny, wszystko, co się da do obrony tylko. Żeby to miało ręce i nogi. Roacze grane. I czy wystarczy, panie Dark, tej siły mocy przerobowej? Spinecrawlery się kończą nawet jednej. O, jak sobie Raynor podsuwa, tu anulował, tam anulował. Na pewniaka, no ale faktycznie chyba obrona Raynora wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. No i Dark chciał, liczył na to, że pewnie Raynor przedronuje, że zainwestuje za dużo w ekonomię. No i się przekręci. Piękna sprawa. I kolejny roach, i kolejny roach. No jak widzimy, chyba się już wszystko uspokoiło. Już zaczyna się atak Raynora. A raczej odwet. Zobaczymy, czy teraz on się przebije, czy ma większy argument. Ale chyba niekoniecznie, nie? Dark tak widać, że też jakieś swoje spinecrawlery ma. W sumie to najpierw jeden zaatakował, nie udało się teraz. Znaczy, Raynor jeszcze spróbuje. To się nadal może udać, ale Dark nie wygląda bezbronnie. Wprost przeciwnie. Liczby są duże. Roachy oczywiście się opluwają No, kwasem, kto wygrywa? Nie, Raynor sprytnie podchodzi, tak powolutku, no ale teraz te spinecrawlery zadają niemałe obrażenia. Już może nawet je zacząć atakować korosivami, chociaż niektóre korosivy są zrzucane o dziwo na roacze. O, czy Raynor wygrał tą prostą kontrą? Możliwe. Teraz bardzo ładnie snajpuje niektóre z ravagerów Darka. No i jednak, proste, banalne. 2-0, kurczę, się same 3-0 będą? Co się dzieje? Halo? Takie ksywki i tak szybko. W dolnym lewym rogu Raynor, w górnym prawym Dark. Mamy no już trzecią mapę, to może być 3-0. Bardzo szybkie. O! Raynor zaczął od 12 pula, jak dobrze widzę. Czyli bardzo wczesne uderzenie. Kto wie, może nawet z dronami, może go tak chce, wiecie, pod włos wziąć. Dark się drapi po głowie, właśnie tak się pewnie zastanawia, co on tak ładnie ma zrobić, żeby mieć szansę na zwycięstwo. Na razie jego oliny, szybkie akcje nie działają, u Solara też nie działały. Ich plany są w miarę z góry znane. Co to za czasy, nie? Że Koreańczycy się boją takich dłuższych meczów, rzeczy.
Dobra, zobaczmy na ten Olin. Jednak bez dronek oczywiście, Reynor. Dark oczywiście tańczy tymi swoimi dronami od minerałka do minerałka. Takie jezioro łabędzie z tych lingów i dron, ale... No, na razie zmierzamy jeszcze do wymiany. Ważne jest chyba dla Reynora, żeby nie dożyć do Queena, bo Queen tutaj może mocno namieszać. Reynor się rzuca na Hatcherkę, jest decyzja już taka ostateczna. Tak jest, Hatcher i zniszczona. I widać w kamerce Darka niepocieszoną reakcję. Frustrację może nawet, bo to, co się właśnie stało, jest dla niego katastrofą. I jeszcze ile lingów Reynorowi przeżyło. No, nie zazdroszczę, panie Darku. Wyszło nieciekawie, wyszło słabo, wyszło tragicznie. Piękna sprawa. Na razie wszystko dobrze i normalnie tutaj się prezentuje, normalnie wygląda. Robi sobie takie rundki dookoła Dark. Szybkość do lingów zagrana przez Darka i przez Reynora. Dobra, zaraz się będzie to powoli kończyć. No sami widzicie po liczbach robotników chyba kto prowadzi. Jest 20 do 37. Oczywiście Dark jakieś tam siły ma, ale nadal Reynor ma większe. No Reynor wszystkiego ma więcej. Taka jest ogólna tutaj analiza sytuacji. Więc tak, ten atak początkowy zrobił tak dużą szkodę Darkowi, że on już w zasadzie z kulawą nogą. Ledwo się ciągnie tutaj, jak walec pod górkę. Niesamowite dzisiaj te trzy pierwsze pojedynki po prostu. Miazga, 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 miazga. No i co? No i nic tutaj się nie wydarzy, panie Dark. Nawet nie nadszarpnął. On nawet nie szarpnął za klamkę, już się odbił. No nic, no nic, no nic. Nie urzeknie nas chyba ten pojedynek. O, i tu jeszcze jakiś Baning został kliknięty. Szału nie ma i nie będzie. O, Reynor dokłada jeszcze troszeczkę dronek. Może zrobi jakiś atak na, ja wiem, 38 może właśnie dronach, bo... A nie, dorabia jeszcze kolejne. Ale będzie zaraz na trzech ekstraktorach, więc może się zatrzymać na 41-44 dronach. Może robić więcej. Nie ma problemu, no. Reynor już tutaj wbiegł, pewnie się oblizał. Dark no, traci drony, traci wszystko. Szanse są praktycznie żadne. Na 25 dronach to można niewiele zbudować. Reynor pięknie odłożył masę surowców. Już robi roadsze. Zakolejkował ile może, ile fabryka dała do oporu. Jak żyć? Powiedz mi, Indy, jak żyć? Jak najlepiej. Mam nadzieję, że pomogłem. Dobra, Roach Warren. Roach Warren w użyciu. Roach Warren dla Darka się kończy, natomiast Reynor swojego już użył, jak widać. Idą Roacze, idzie pociąg. Pociąg zwycięstwa.
Dark nie wychodzi z tego meczu tylko dlatego, że no to jest duży turniej, to jest ważny turniej, więc głupio może byłoby się tak przedwcześnie poddawać, ale z wielu takich rankingowych gier na ladderze pewnie już dawno by wyszedł. No ale tu jeszcze dał sobie tę chwilę, tę namiastkę, szansy, ale Reynor wbiega i oczywiście go wyjaśnia. Dwukrotnie większy limit, więc no nie dało się oczywiście tego wyciągnąć. Dark zakończył z wynikiem 0-3, ale dzisiaj łoją się 3-0, 3-0, 3-0. Kto by to przewidział? Ja na pewno nie. Jestem przekonany, że tutaj będzie przynajmniej 3-1, może 3-2. W poprzednim meczu Seral Solar też bym trochę to inaczej przewidywał. GG. No i za szybko dojdzie, tak. Też jestem w szoku.